Cześć, z tej strony Piotr z kanału Metalurgia i Michał z kanału Metalurgia. Dzisiaj trochę inne wideo, porozmawiamy sobie o tym, co nas do tej pory dobrego i złego w tym roku spotkało muzycznie. Czyli taki początek do topu 2017. Tak więc takie małe muzyczne podsumowanie, myślę, że po prostu nie będziemy kombinować, zrobimy to chronologicznie. Czyli zaczynając od stycznia, który akurat jakoś szczególnie nie obrodził w płyty, które zostałyby nam w głowie na dłużej, ale była taka jedna akurat, która całkiem sporo namieszała, tak mi się wydaje. Całkiem sporo namieszał Code Orange z albumem Forever. Namieszał dlatego, bo nie spodziewaliśmy się, że taka muzyka rzeczywiście dobrze zagra. Znamy, co prawda, dokonania dotychczasowe Code Orange, nigdy to nie był jednak taki zespół, który by nas specjalnie jarał. A Forever pokazali, jak nagrać album korowy, powiedzmy korowy, który się może podobać. Ja może nie będę się upierał przy tej korowości, ja tam więcej słyszę takiego może hardkorowego wkurwu. Czyli kor. Dobra, Michał znowu mnie przechytrzył. Nie będę teraz powtarzać o tym, że nie lubię hardcora, ale bardzo lubię tę płytę. Moją uwagę w lutym przykuł pierwszy album z pośród kilku, które mają się ukazać w tym roku od projektu niezwykle fascynującego King Gizzard and the Lizard Wizard, album Flying Microtonal Banana. Piękna nazwa, piękna muzyka, nie jest to muzyka specjalnie odkrywcza, skomplikowana, jednak jest to na tyle zrobione z pasją, pomysłem. Szczerze, że wierzę im w 100%. Uwielbiam ich teledyski, podejście do grania muzyki. Mi rzeczywiście również King Gizzard and the Lizard Wizard bardzo się z tym albumem spodobali. Jeszcze wcześniej z fantastycznym singlem, a raczej teledyskiem do Rattlesnake. Trochę mnie zawiódł ten ich drugi album, który niedawno się ukazał. No, ale to był taki zawód, że dobra, macie jeszcze kredyt zaufania. Za to w lutym u mnie dwa albumy i w obydwu jest wokalistka, a nie wokalista. Pierwszy album to Here Now, There Then holenderskiego zespołu Dool. To nie jest kolejny album z nudnym retro, to nie jest kolejna kopia Blues Pills, absolutnie dużo jest bardzo na tym albumie mroku, subtelności i przede wszystkim świetnych wokali. No, drugi album to zespół Crystal Fairy z albumem Crystal Fairy. Złośliwi powiedzą, że to Melvin z babą na wokalu i będą mieli rację. Podoba mi się to Melvin z babą na wokalu. Idealna muzyka, żeby zarzucić coś do odtwarzacza w samochodzie i jechać przed siebie we mrok nocy. Albo ku zachodzącemu słońcu, jak wolicie. Dobra, w marcu jak w garancu. Co u ciebie w trzecim miesiącu tego roku? A to rzeczywiście dobrze powiedziałeś. Idols z albumem Brutalizm. Nie słucham punka, nie będę raczej słuchać punka, a jest to album stricte punkowy, może bardziej lepiej wykręconym brzmieniem, ale jednocześnie zachowującym tą prostotę, no i wokal przypominający stare kapele punkowe brytyjskie, których nie znoszę. Ale to jest zaleta. Ale tym razem to mi gra, może właśnie potrzebowałem innej nieco muzyki. Ja w dzisiejszym odcinku będę mówił o czterech czarnych epkach, z czego aż trzy ukazały się w marcu, ale tylko dwie są związane z black metalem. Pierwsza z nich to Jak zabija diabeł, Death Like Mass. Jak zabija diabeł? No, tak zabija diabeł, a raczej tak powinien zabijać diabeł, właśnie jak Death Like Mass. Po prostu szkoda, że to wydawnictwo jest tak krótkie. Z drugiej strony jest to muzyka tak trująca, tak zbierająca esencję black metalu, tak zła, że no nie wiem, czy większą dawkę łatwo byłoby wytrzymać. Druga epka to również black metal, czyli Herzogian
Darkness od krakowskiego Medico Peste. Bardzo się cieszę, że wreszcie wrócili do życia. Myślę, że ta epka naprawdę wyznacza dobry kierunek. W zeszłym roku coś tam się działo przy okazji Owlswood Graves, a teraz mam nadzieję, że wreszcie samo Medico Peste już oficjalnie wróci do życia i to nie jest jakiś tam przedśmiertny podryg, ale zapowiedź nowego rozdziału w ich twórczości. A trzecia epka to granie zupełnie inne, ale mające również trochę związku z płytą, której było u nas w Polsce głośno, która ukazała się w marcu, Me and That Man, Songs of Love and Death, ale chodzi mi o fajniejszą chyba odsłonę tej muzyki, czyli Blackbird Rising z epką Blackbird Rising. Australijski songwriter, muzyk, serwuje właśnie takie trochę country, trochę folk, mruczane, bardzo melancholijne rzeczy. A jeszcze wyszedł w marcu przecież Emperor of Sand, Mastodon. Zobaczymy, jak to będzie pod koniec tego roku, jak na razie ten album jakoś, no za często do niego nie wracam. No bardzo się nim ekscytowałem w okolicach premiery i potem rzeczywiście też przez bite 2 tygodnie chyba go katowałem, a potem już do niego nie wracałem. Może za dużo tego było, a częściej za to wracałem do Hope Morda Stigmata, które nie spodobało mi się aż tak bardzo w dniu premiery i nadal uważam, że wady tego albumu, o których mówiłem w naszej recenzji, tam są, ale jest w tej muzyce coś, co naprawdę zachęca mnie do tego, żeby do niej wracać. I jeszcze w marcu ukazał się pierwszy długogrej od Minotaura. Cóż, więcej możecie przekonać się, co sądzimy o tym albumie w naszej recenzji. Mam wrażenie, że 2017 rok już będzie kojarzony kwiecień szczególnie z albumem Ulver. To jest zespół, który od pewnego czasu wzbudza mieszane emocje. Ja nie należę do osób, które są fanami tych pierwszych dokonań Ulver, więc niczego im nie muszę wybaczać. Słucha mi się Zabójstwa Juliusza Cezara z przyjemnością. No jest to inny album niż poprzednie dokonania Ulver. Powiem ci, że przed tą płytą się starałem bronić rękami i nogami. Po pierwszym singlu bardzo chciałem, żeby mi się nie podobała. I okazała się być jednym z najprzyjemniejszych rozczarowań tego roku. Ta płyta jest po prostu przepiękna. To, jak łączy ze sobą w tekstach tematykę władzy, rządzy na przestrzeni tysiącleci, bo mamy też starożytny Rzym, mamy tematykę prześladowań pierwszych chrześcijan, mamy też porównania, paralele do współczesnych bardziej sytuacji. Elektronika połączona z trip-hopem, z bardziej syntezatorowymi brzmieniami, z rodem z lat 80. naprawdę sprawia, że pokochałem tę płytę. A Ulvera poprzednie dokonania lubię zarówno z rozdziału black metalowego, jak i te późniejsze. Ale to już jak Ulver się przefarbowali, no może nie przefarbowali, ale zmienili szaty z black metalowych na awangardowe, tak dalej siermiężny, paskudny black metal gra belgijski zespół Possession, który wreszcie wydał swój debiutancki album zatytułowany Exorcizein. Oczekiwania po epkach, zwłaszcza His Best Deceit, były bardzo duże. Ten album, mam wrażenie, nie do końca im sprostał na każdej płaszczyźnie, ale nie zmienia to faktu, że jest to również muzyka bardzo autentyczna, po prostu zła. To ja może teraz o albumie, który też mnie w pewien sposób opętał, ale to nie było złe opętanie. Mowa o The Black Angels z krążkiem Death Song. Trochę się też wzbraniałem przed tym albumem, a wydawał mi się nieco za mdły, nieco zbyt melancholijny, a potem jak w niego wsiąkłem, to rzeczywiście poczułem tą melancholię i była to taka szczera, a nie patetyczna melancholia. A ja się od tego albumu na przykład odbiłem zupełnie. Michał mi pokazywał parę utworów z wizualizacjami. Podobały mi się, ale jakoś nie mogłem się zmusić do zapoznania z całością. Nie popełnijcie tego błędu. Tak, żeby zakończyć może nieco mocniejszym akcentem kwiecień, Valborg z albumem Endstrand. Pisałem to już w takiej mini recenzji na naszej stronie. Tak mógłby brzmieć Trypticon, gdyby grał interesującą muzykę. Bardzo dziwne podejście do death metalu, ale niesamowicie kreatywne i wyciągające z tej muzyki jakby rzeczywiście ciężar i dyskomfort, jaki sprawia słuchaczowi. Miesiąc maj, zakrat.
W maju ukazały się dwa albumy, jeden nieco potrafiący odstraszyć długością utworów, a drugi będąc epką. Zacznę może od epki. Low Finder z albumem The Great Tired Ones. Krakowski kwartet, prezentujący być może nieodkrywcze podejście do doom sludge metalu, ale jednak niezwykle interesujące, brudne, pierwotne i... I rzeczywiście nie chwalimy dlatego, że koledzy czy lokalsi, ale dlatego, że ta płyta naprawdę zrobiła na nas duże wrażenie, mini album, żeby być precyzyjniejszym. Przede wszystkim to, jak ta płyta brzmi, bo brzmi paskudnie, obleśnie, powoli, wycieka jak smar z głośnika. O ile macie smar w głośnikach, ja nie mam, ale gdybym miał, to tak właśnie brzmiałoby jego wyciekanie. A drugi album, o którym mowa, już Długograj, włoska Viscera z trzecią częścią trylogii tytułowaną Free Release Yourself Through Desperate Rituals. Jest to nowy rozdział, powiedziałbym, w twórczości Viscery. Wciąż jest to ta sama psychodeliczna, gęsta atmosfera, jednak w tym przypadku mam wrażenie też nieco więcej różnorodności jest, nieco więcej poszukiwania siebie, pomysłów, więcej przekonacie się z naszej recenzji. Mi się ten album nie podoba z powodów, o których będziecie mogli się przekonać w naszej recenzji. Tak, tak. Ucinamy ten temat. Przyczajony Michał, Ukryty Smol, część trzecia, czyli zaczynamy czerwiec. Dokładniej początek czerwca przyniósł dwa albumy, zupełnie różne od siebie. Jeden prawdopodobnie najładniejszy z całego tego zestawienia, a drugi... Najładniejszy z Ulver. I tutaj... No nie zgodzę się z tobą. A drugi to z kolei Energia, Wygar i solówki. Solówki są fajne. Solówki są fajne, jak są fajne. Chodzi oczywiście o Reflections of the Floating World, Elder oraz Warmonth's Mutoid Man. Ja od tego drugiego albumu, czyli Mutoid Man, oczekiwałem może nie trochę co innego, ale nie spodobał mi się on aż tak, jak się spodobał Michałowi. Za to jesteśmy niezwykle zgodni co do Elder. Na etapie lore jeszcze mnie ten zespół do końca do siebie nie przekonywał. Tak tutaj wskrzeszając takie z jednej strony bardzo klasyczne, rockowe granie, z drugiej strony jakby jednak wplatając w to ten stonerowy pierwiastek, no udaje mi się stworzyć miksturę po prostu czarodziejską. Muzyka, która sama płynie i porywa nas ze sobą w niesamowitą podróż. Ładnie podsumowałeś Elder, to już ci nie będę wchodził w słowo, może tym razem Warmonth. Mi się ten album spodobał, nie wiem czy na równi z Bleeder, w inny sposób niż Bleeder. Jest to też nieco inny album, ten jest nieco bardziej zróżnicowany, rozbudowany, więcej emocji przekazuje, a jednocześnie ma wciąż ten wygar i to charakterystyczne brzmienie studia Kurta Balu. No i tylko tej Chelsea Wolf trochę przeboleć nie mogę, ale to Chelsea Wolf, nowy album już we wrześniu, więc się doczekać nie mogę. Nie wiem, tak stawiam kasztany przeciwko orzechom, że się rozczarujemy strasznie. To może a propos rozczarowań. Więc co cię, Piotrze, najbardziej rozczarowało przez te pół roku? Życie. A z płyt to wydaje mi się, że Royal Blood jest takim najbardziej zgrzytającym albumem. Bo z jednej strony przyjemnie mi się jej słucha, z drugiej strony to już było. W dodatku jest słabiej niż poprzednio. Nie ma tego uderzenia, nie ma tej agresji, która, od której debiut aż kipiał. No, ale to cały czas nie jest zły album. Nie aż tak zły, jak niektóre, o których można by powiedzieć. Powiedziałeś Royal Blood, nie będę już się dorzucał do tego, dorzucę za to Royal Thunder z krążkiem Week. Czekałem na niego bardzo, zwłaszcza, że Crooked Doors był jednym z moich ulubionych albumów 2016 roku. Tu mam wrażenie, nieco zabrakło pomysłów. Mlini Parsons nie miała aż tak dużo okazji do wydarcia się. Jest album bardziej wymuskany, zrobiony
nieco ładniej, a jednak potencjał, który siedzi w bardziej surowym podejściu do grania pod znaku Royal Thunder, to no, siedzi w nich spory potencjał, jednak niewykorzystany. To jak już przy potencjale jesteśmy, no to Paul Bearer nowy, niestety. Bardzo boli serce, jak wiemy, jak przeciętna jest to płyta i jak dobra mogłaby być, zwłaszcza po poprzedniej Foundations of Burden. Oni nigdy nie będą zespołem, który będzie się super sprzedawał, będzie nastawiony na komercyjne granie, a używali takich na tej płycie półśrodków, które rzeczywiście muzykę tę uprzyjemniają, mi się wydaje, mocno spłycają. Nie wiem, czy masz podobne odczucia? Tak. No niestety. Jak już jesteśmy przy takich melancholijnych klimatach, takim graniu, to wypadałoby jeszcze kilka słów powiedzieć o nowej płycie Sulstafir. No niestety po odejściu, a raczej bezczelnym wyrzuceniu perkusisty z zespołu, coś się bardzo mocno spierdoliło. Singiel, który został ujawniony, z jednej strony miksował Fields of Nephilim z budką suflera, z drugiej strony reszta albumu też pozostawia bardzo wiele do życzenia. No i szkoda, że się tak stało z tym zespołem. To może tak już na koniec z rozczarowań. Album, który wiedzieliśmy, że nas rozczaruje, a jednak i tak nas potrafił zaskoczyć tym, jak zły jest. Mowa oczywiście o ostatnim krążku Danziga. Ale nie będziemy kopać leżącego. To tyle od nas w tym podsumowaniu. Michale, chciałbyś jeszcze jakoś podsumować podsumowanie? Tak, kupcie nam proszę mikroporty, będzie nam dużo łatwiej. No, zróbcie to. Nie, żebyśmy się sprzedali, ale jakbyśmy wiedzieli, jak się sprzedać, to właśnie na to poszłyby te pieniądze, bo jak widzicie... No, ale dobra, to się wytnie może jednak. Cześć. Tak.